W niedzielę 21 lipca w parku w Wędryni odbyła się edycja zmagań najlepszych śląskich drwali. Nie zabrakło dyscyplin dla zawodników oraz dla publiczności. Znaczy ja się bardzo cieszę, że nasza gmina partnerska mogliśmy w tym roku współorganizować to wydarzenie. Jak tutaj dzisiaj rozmawiałam z panami, którzy rzeźbią, to każdy z nich traktuje to w różny sposób. Jedni traktują to, że się spotkają i porozmawiają, inni traktują to w sensie, żeby pokazać się, co potrafią wyrzeźbić i gdzieś musi później sukcesy osiągnąć w dalszym etapie. Więc każdy z nich tutaj ma swój cel, przyjeżdżając tutaj, ale jeden, który im przyświeca, to to, żeby być tutaj, spotkać się, dobrze się bawić i dobrze się też zaprezentować. Z różnych stron tutaj są osoby, które wzięły udział w tym dzisiejszym wydarzeniu. Też są osoby, które dzisiaj na przykład nie są tutaj, a pojechały na inne dyscypliny gdzieś do innych krajów. Ale jednak to wydarzenie w Wędryni no jest takim wydarzeniem, że ludzie tutaj chcą przyjeżdżać i chcą wziąć w tym udział. Imię Agata, nazwisko Walalikowa. Zawsze były w Wędryni, tylko organizatorem początkowo był Zakład Zieleni i Turpil z Klubem Zabawy i Sportu Zaolzie. Ja wstąpiłam w grę dopiero w 19 edycji, kiedy robiłam w ramach konkursu drwali pokaz rzeźby na czas. I tak się zaczęło, że następne lata to już wchodzili w grę również rzeźbiarze. Konkretnie na śląskim drwalu nie, ponieważ jestem organizatorem i nie ma czasu, ale na innych sympozjach, plenerach to biorę udział w rzeźbieniu na czas. Rzeźba w tak krótkim czasie to jest bardzo trudna rzecz. Jest to coś podobnego jak w sportach różnych, kiedy sportowiec musi całe lata trenować, by na przykład zwyciężył w Wimbledonie czy innych dyscyplinach sportowych, to tutaj to jest to samo. Trzeba po prostu trenować, rzeźbić. Jest to praca na długie lata i później można w krótkim czasie dać rady sobie i wyrzeźbić z klocku po prostu piękną rzeźbę. Ja jako kobieta widziałam na plenerach tylko mężczyzny i bardzo mi było żal, że kobiety mało zapraszają i też są zdolne. To postanowiłam skontaktować się z rzeźbiarkami z różnych kątów Europy, dałoby się powiedzieć. Oczywiście tym, że umiem mówić po polsku, to kontaktowały mnie głównie rzeźbiarki z Polski. Nawiązało się współpracę i udało się zorganizować międzynarodowy sympozjum kobiet, gdzie zauważyłam, że kobiety są bardzo zdolne, również po prostu są tak dobre jak mężczyźni i potrafią wyrzeźbić w krótkim czasie rzeźbę tak jak mężczyźni. Jest więcej takich imprez, konkretnie na Gruniu, później są sympozja w Karwinej, w Suchej, w Ostrawie, tuż za granicą, w Wiśle. No są różne miejsca. Rzeźbiarstwo piłą spalinową zaczyna być bardzo popularne i mam nadzieję, że będzie to podobna dyscyplina sportowa jak w innych sportach nowoczesnych. Dzień dobry, Jerzy Karol Turoń, Jerzy z firmy Turpil. A jestem tu współorganizatorem tej imprezy. Do wygrania tu jest wiele takich ciekawych nagród. Muszę powiedzieć, że jedna z takich ważniejszych to są zawsze na pierwszych trzech miejscach są maszyny. Rozróżnienie tu jest jak za konkurencję, każdą jedną konkurencję, których tu mamy pięć, za całkowitego śląskiego drwala. Zawsze tak próbujemy, co by my tu mieli 12 zawodników, 11-12. Idzie o to, że to jesteśmy w stanie ogarnąć czasowo i konkurencjami i drewnem samotnym, bo to też jest ważne, jeżeli mamy dosyć tych naszych sponsorów,
którym dziękujemy za to, że wspierają te nasze imprezy. Atrakcje dla dzieci jest na każdym jednym stoisku wystawców, żeby to było taki uciekawione dla tych dzieci, dla rodziców, żeby tu spędzili mnóstwo fajnego czasu, żeby dzieci się też coś nowego dowiedziały o lesie, o drewnie, o pracy drwala i takie żeby doszli do kontaktu z tą pracą w ogóle z drewnem i jeżeli chodzi o jakieś tam ciekawostki z rzeczami ogrodowymi albo fachowymi. Mateusz zaczynał tym, że zaczynał siódmym rzezem ze zaseku, coś jest też na serii zbieżna technika, a widzicie tutaj rozdzielone prawie, że jeden... Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.